4 sierpnia wspominamy świętego Rainera, biskupa. Rainer był najpierw mnichem kamedulskim w Font Avellana. W roku 1154 powołano go na małe biskupstwo w Cagli, w Umbrii. Gdy na skutek walk między Ghibellinami i Gwelfami jego rządy zaczęły natrafiać na wielkie przeciwności. Papież przeniósł go w roku 1175 na drugi brzeg Adriatyku i mianował arcybiskupem Splitu. Rychło zasłynął tam ze swojej pasterskiej gorliwości. Przyszło mu też bronić dóbr kościelnych, co przysporzyło mu wrogów. Gdy w lecie 1180 roku przebywał w sprawach majątkowych na górze Massarion, niedaleko Splitu, napadło na niego kilku górali słowiańskich i zabiło go kamieniami. Stało się to 4 sierpnia 1180 roku. Jego ciało przeniesiono do miasta i uroczyście pochowano w kościele świętego Benedykta, który znany był później pod nazwą San Rainero. Rychło otoczono go też czcią. Kult ten zatwierdziła Stolica Apostolska dla Splitu w 1690 roku, dla Cagli zaś w 1819 roku. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Rainerze dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.